/Redeco. www.redeco.pl. Śląsk dostał zielone światło od ligi na występy w tych rozgrywkach. Sami wrocławianie jednak z tego zrezygnowali. O przyczynach podjęcia takiej decyzji opowiada menadżer klubu. Bardzo chcieliśmy zagrać w lidze komercyjnej VTB w tym roku. Zgłosiliśmy się, wypełniliśmy wszelkie formalności, ale niestety w związku z wycofaniem się rozgrywek ligi VTB drużyn z litewskiej ekstraklasy zmianie ulec musiał również system rozgrywek, który zamiast podziału na dwie grupy po 11 klubów, co dawałoby nam 20 meczów, 10 we Wrocławiu, 10 na wyjeździe. Liga będzie w tej chwili wyglądać tak, że będzie tylko 16 zespołów, co daje 15 meczów we Wrocławiu, 15 na wyjeździe. Przy 30 meczach w lidze polskiej, kolejnych 30 meczów w innej lidze jest po prostu finansowo nieopłacalne i sportowo mogące prowadzić wręcz do katastrofalnych wyników. Pozyskanie Lorenza Kinarda, o którym już mówiliśmy w Sport Game, zakończyło budowę Śląska na nadchodzące rozgrywki. Czy włodarze klubu transferami są usatysfakcjonowani? Ciężko oceniać zawodników po kilku treningach tak naprawdę, bo ten zespół w pełnym składzie, jeszcze bez Roberta Skibniewskiego, który w dalszym ciągu jest w reprezentacji Polski, ten zespół przebył jeden czy dwa treningi takie, w których gra toczyła się 5-5, także na razie ciężko powiedzieć. Na pewno mamy zespół z charakterem, na pewno mamy zespół doświadczony, a niektórzy patrzą na metryczki zawodników, patrzą, widzą 30 lat, 31, 33. Ja bym przestrzegał przed tym, bo tak naprawdę doświadczenie nie jest złe i gracze, którzy mają kilka lat spędzonych w Polsce, wiedzą czego się spodziewać i wiedzą jak w tą europejską koszykówkę grać. Także tacy gracze jak Mantas Czesnauskis, Robert Tomaszek, Radosław Chyży czy nawet Roderick Trice, który też ma 30 lat. Ja myślę, że oni będą stanowili o sile śląskie, będą ciągnąć tych nieco młodszych. Na razie działacze Śląska są zadowoleni z pracy nowego trenera. Szkoleniowiec jest natomiast zadowolony z podejścia do treningów koszykarzy. I can describe it as a good, honest guys that wants to work hard. Mogę powiedzieć jedynie, że zespół chce bardzo pracować. To najważniejsze, to jest podstawą późniejszego sukcesu. To mój trzeci dzień treningów. Przybyli już gracze ze Stanów Zjednoczonych. Czekamy jeszcze na Roberta Skibniewskiego i wtedy będziemy w komplecie. Emil Rajkowicz podkreśla, że choć zespół już kilka tygodni ćwiczy, wciąż przed drużyną jeszcze bardzo dużo pracy. Oczywiście, że jeszcze nie jesteśmy gotowi na sezon. Dziś i jutro i przez weekend będę patrzeć na to, co zawodnicy potrafią, w jakiej są dyspozycji. Później podejmiemy decyzję, nad czym będziemy przede wszystkim pracować. Oczywiście będziemy grać wiele meczów, brać udział w wielu turniejach. Wszystko to ma spowodować, że będziemy gotowi na inaugurację Ekstraklasy. W przygotowaniach do nowego sezonu Śląsk zagra m.in. w turnieju towarzyskim w Wałbrzychu. Nowe centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl